Co mnie kręci w kosmosie? Statki kosmiczne. Lubię Star Treka. W kosmosie kręcą mnie przede wszystkim wyzwania. Jest to naprawdę taka działka, która jest bardzo wymagająca, dająca niesamowite pole do realizowania się. Kosmos to jest przede wszystkim realizacja moich marzeń dziecięcych, kiedy jeszcze będąc małym dzieckiem myślałem o budowaniu satelitów, więc teraz robię to, co lubię, to, o czym marzyłem. Dla mnie największym wyzwaniem w projekcie jest integracja software'u z hardware'em i mechaniką i zadbanie, żeby to wszystko razem zadziałało perfekcyjnie. W projektach kosmicznych mamy bardzo wiele wyzwań technologicznych, począwszy chociażby od dostosowania urządzeń do pracy w środowisku kosmicznym, czyli promieniowanie, próżnia, wymiana ciepła itd., itd., poprzez rejestrację częstotliwości po zwykłą operację tych satelitów na orbicie, więc tych wyzwań mamy na każdym kroku mnóstwo, a najważniejsze jest takie, że przede wszystkim nie możemy włożyć tam ręki na górę. Największą różnicą, z którą trzeba się borykać przy software'ze kosmicznym, jest to, że nie ma przycisku reset. Nie da się podejść i wyciągnąć wtyczki, jak coś jest 600 km w górę. A oprócz tego, taką dużą różnicą jest to, że jak coś nie działa, to absolutnie nic nie działa i nie wiadomo dlaczego. I nikt ci nie pomoże. Motywuje mnie myśl, że kawałek rzeczy, którą pomogłem stworzyć, poleci na orbitę. Lubię rozwiązywać problemy interdyscyplinarne. Fajnie, jeśli programowanie jest tylko narzędziem, a do rozwiązania faktycznego problemu potrzeba trochę wiedzy z fizyki, coś z algebry. W dodatku świadomość, że to, nad czym pracujemy, jakieś algorytmy sterujące, znajdzie się w kosmosie i tam będzie się musiało sprawdzić, jest wyjątkowo ekscytujące. Wyzwań w takich projektach kosmicznych jest sporo. Tutaj będziemy działać z uczeniem maszynowym, będziemy przetwarzać duże i trudne dane. To nie są tylko ilościowo duże dane, ale są to dane przede wszystkim trudne, zróżnicowane, często niepewnej jakości, więc musimy sobie się z tym wszystkim zmierzyć i zaprojektować algorytmy, które będą odporne na dane niskiej jakości. Nad tym będziemy pracować. Bardzo ciekawe jest to, że mamy duże projekty i celujemy w jeszcze większe projekty. To, co mnie najbardziej kręci w space'owych projektach u nas, to jest synchronizacja zespołu, synchronizacja wszystkich rzeczy, które mają się wydarzyć w czasie. No i mierzenie prosto w cel, czyli chcemy jakby zrobić wiele rzeczy naraz i chcemy, żeby wszystkie udały się. Osoba, która chce z nami pracować, musi występować przed kamerami. Jeśli do nas trafisz, na pewno nie uciekniesz od Jiry i Excela. Ja lubię pracować z ludźmi, którzy są bardzo zaangażowani, więc szukamy ludzi zaangażowanych.